Siemaneczko na kanale Do Roboty. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Praca Sezonowa. Między lipcem a wrześniem zbierane są borówki, więc wybrałem się po raz kolejny na plantację borówek, aby pokazać Wam, jak wyglądają teraz stawki, do kogo jest ta praca przystosowana i kto taką pracę może wykonywać. Partnerem odcinka jest oczywiście OLX, gdzie taką pracę sezonową na borówkach albo gdzie tylko chcecie, możecie znaleźć. Wchodzicie na serwis OLX, w kategorii praca szukacie pracy sezonowej, a ja się zabieram za te piękne boróweczki, pół kilo zebrane, więc lecimy. Ile tak dziennie potraficie uzbierać takich koszyków? Nie, my zimajcie. Nie? Możemy razem zbierać. Nikt nie chce ze mną zbierać, dlaczego? Do roboty. Tu jest ze mną Michał, czyli kierownik plantacji borówek. Witam serdecznie. I Ciebie też witam. Witam Cię serdecznie. Mamy tutaj piękne, już duże, okazałe boróweczki. Dzisiaj będziemy zbierać, czyli praca sezonowa. W jakim terminie to trwa? Ogólnie borówka amerykańska zaczyna się od lipca, kończy się w sierpniu, końcem sierpnia. O. Końcem sierpnia do połowy września. Zależy od odmian. Okej, czyli to jest taki szybki strzał, można powiedzieć. Szybki? 2 miesiące? No 2 miesiące, jak na cały rok. No tak, cały rok pracy, a tylko 2 miesiące żniw. Cały rok jest praca. Mamy plewienie, mamy wycinanie gałęzi, przycinanie borówki, później przygotowanie do sezonu, nawożenie. Bardzo, 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 bardzo dużo pracy. Okej, okay, i później w tamtym budyneczku jest to segregowane i od razu idzie na sprzedaż, czy macie jakąś linię produkcyjną? Mamy linię produkcyjną, ale to też jest zależne. Na przykład Chandlera nie puszczamy na linię produkcyjną z tego względu, że to jest troszeczkę delikatniejszy owoc. Sortujemy go od razu z plantacji, od razu z plantacji wyjeżdża do chłodni. I na sprzedaż dalej. I na sprzedaż dalej. Dobra, no to Michał, nie ma co przedłużać. Trzeba tutaj, widzę, pozbierać z tych krzaczków, bo zaraz zjemy wszystko, zamiast to zebrać na sprzedaż. Dobrze. Co, wiaderko? Wiaderko, nie wiaderko, koszyki, wiaderka małe czy punetki, zaraz zobaczymy, do czego będziemy zbierać. Dobra. I spróbujesz pozbierać sam. Jasne. A ja Cię przeszkolę. No i o to chodzi. I będę kontrolował jakość. Czyli mamy już taki zbiorniczek, ile? 8 opakowań, po ile? 200? Po 250 gram. Tutaj jeszcze na tym polu pracowników nie ma, bo rozpoczynają pracę od 11. Zaczynamy dzisiaj od 11 z tego względu, że w nocy był deszcz, padało dosyć mocno. My musimy wysuszyć dane odmiany, dane krzaki, żeby móc wejść i pozbierać owoc suchy. No właśnie, słyszę w oddali takie maszyny. Widziałem przed chwilą panowie, jak się tankowali. Suszą co? Owoce, tak? Suszą owoce, żebyśmy pozbierali suche i idealne dla klienta. Okej, okay, bo jakby były wilgotne, mokre, to co? Mogłyby się zepsuć albo szybciej jakieś niepożądane reakcje wpaść. Okej, czyli słyszymy najpierw owoce, żeby później pracownicy mogli je zbierać. I co oni teraz robią? Co oni odpoczywają, śpią jeszcze nie, przed pracą? Nie, nasi pracownicy przychodzą na 8 do plewienia, plewimy. Sortownia tutaj polna nasza szykuje się już do zbioru. Nakładają punetki, nakładają wiadereczka czy opakowania, do których będziemy zbierać. No a cała reszta plewi. I każdy ma jakiś rząd wyznaczony, czy to jest tak, że na chybił trafi, kto gdzie trafi, tam zbiera? Każdy ma wyznaczony rząd. Oczywiście stajemy przy jednym krzaku. Zbieramy krzak po krzaku. W rzędzie idą 4 do 6 osób. Jest jeden krzak, zbieramy cały krzak. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu zbieramy wszystko, co jest koloru na przykład takiego. Takiego koloru. Czasowo dla Was taki koszyk, dla dobrego już takiego zbieracza? 15 minut. 15 minut, 8 razy 250, 2 kilo. Sprawnym zbieraczem nie jestem, choć kiedyś już próbowałem tej pracy. No, będziemy zbierać, później przejdę test jakości. I co, a takie coś to już przejdzie? Czy takie coś przejdzie? Wiadomo, no jeżeli jest tam gdzieś w jakimś skupisku dużym, czy tego ona ma trudniej dojrzewać. My to i tak zrywamy, i tak zrywamy, no bo czasami wpadnie. Jeżeli tam 1 na 10 się trafi, to uznajemy to jako, że to nie jest faul. Aha, że to nie faul, czyli strzelamy, ale to już byłby faul, nie? To? To już jest bardzo duży faul. O, tu widzę, że to są... już, a to już by była czerwona kartka. Ajajaj, to nie, to... Chodzi o to, że gdy jest upał w granicach 30 stopni, to my nie możemy dłużej na słońcu trzymać takiego zerwanego owocu. Oczywiście staramy się nie zbierać w takich temperaturach. Robimy przerwy od 12 do 2, żeby nie zbierać w tak wysokich temperaturach. A jeżeli jest tam 25 stopni, to jest bardzo przyjemna pogoda, zbieramy. A chodzi o to, żeby na słońcu nie stały te borówki zerwane dłużej niż te 40 minut. Oho, czyli, ale to i tak, jeżeli my zbieramy taki dany koszyk w 15 minut, to takim zbieraczom daje 2 takie koszyki. Oho, ja myślałem, i to jest pół godziny, oni nawet nie muszą być wzywani, że mają przyjść oddać ten koszyk, czyli sami przychodzą po pół godzinie pracy.
Okej, myślałem, że to jest coś związane z pracownikami, że po 40 minutach się męczą i nie mają siły. Nie jest to związane z pracownikami, ponieważ my mamy samych zdrowych pracowników i silnych. Okej. Do takich prac sezonowych potrzebujemy silnych pracowników. Silnych pracowników. No dobra, no to już jest informacja dla moich widzów, że jak są silni, zdrowi i chętni do pracy, to przy takiej boróweczce mogą na przykład tylko w sezonie pracować, bo nie mówię przez cały rok, czyli te plewienie i działanie z tymi owocami, ale między lipcem a wrześniem można do takiej pracy się śmiało przyjąć, tak? Oczywiście, że tak. Bardzo zachęcam. A podjadać można, czy raczej podjadać ciężko? Zalecam. Zalecam? O. Zalecam. Zalecam podjadanie. No to dobrze. To ponieważ borówka jest bardzo zdrowym owocem. Miło to słyszeć od kierownika, ale... Najważniejsze jest to, że poprawia wzrok, co jest bardzo ważne u zbieracza. To dobrze. Proszę bardzo, idzie mi to jakoś. Może nie w 15 minut, ale jest całkiem przyjemnie. Liczymy 15 minut, sprawdzę, ile udało mi się uzbierać, a później czekamy do godziny 11, czyli już niedługo, i zobaczymy, jak ci pracownicy zbierają się do twojej już finalnej pracy, czyli zbiorów. No tu słyszę, że podjadasz cały czas, ten wzrok sobie leczysz. A ja muszę, żeby potem dobrze widzieć, kontrolę jakości przeprowadzić. No właśnie, kontrola musi być. Ale to twoja praca w ogóle jest fajna, to o tej pracy powinniśmy porozmawiać. Nie tylko właśnie zbieracza, ale też takiego kierownika, którym ty jesteś, czyli osoba odpowiedzialna za ten zbiór cały, tak? Za te wszystkie osoby. Można tak powiedzieć, że jestem odpowiedzialny. Staram się być przynajmniej. Mhm. Jest też dużo innych rzeczy. Trzeba też przygotować towar dla klienta, trzeba rozmawiać z klientem, i trzeba rozmawiać z ludźmi. To nie jest takie proste, jeżeli ma się tam 100 osób i każdy ma coś do powiedzenia. To jest trudne. Wolałbym rozmawiać z moimi krzakami na przykład. Okej. Okay. Minęło 15 minut od początku zbierania. No Michał mi troszkę pomógł, więc prawie... W jedzeniu też. Prawie cały koszyk zebrany. W 15 minut wiem, że tutaj pracownicy robią to dużo szybciej, ale mamy taki piękny koszyk, czyli to test przeszedłem znakomicie. Zobaczymy, jeszcze jest waga, czeka nas waga, okay. Odbiór owocu. Okay. I zobaczymy, co na to Ania. Ania też jest osobą wydzieloną do kontrolowania jakości. Czyli w tym momencie osoby, które wcześniej plewiły, kończą tak jakby swoją pracę godzinową. Tak, kończą godzinową pracę, przechodzimy na stawkę akordową, dlatego musimy wszystkich wyklikać, czy tam wypuścić z prac godzinowych i na nowo wklikać na prace akordowe. Mają swoje identyfikatory, każdy ma swój numer i po tym numerze komputer zczytuje wszystkie dane. To też nam pomaga później w kontrolowaniu jakości, jeżeli to dane opakowanie, jeżeli byśmy zbierali luzy i pojechałoby na maszynę sortującą, to ja też jestem w stanie na maszynie sortującej stwierdzić, czy nawet sprawdzić, czyj ten koszyk jest. Okay. Jeżeli ja nie zdążyłem sprawdzić, czy nie ominęliśmy kontrolę jakości plantacyjną, no to wtedy sortownia też tak samo daje mi znać, słuchajcie, taki i taki koszyk przyjechał, nie wiem jak to się stało, ale jest uszkodzono, bardzo dużo uszkodzonej borówki w tym. Ja skanując kod od razu mi wyświetla, kto zbierał, o której godzinie, w jakim rzędzie. Bo jest już Ania, no Ania, wsio. Одна забула, пішла в туалет сначала, забула зробити вихід. Так, дивися, на терміналі мінус дві людини із-за того, що ми вночі викликали. То з вчора, добре, да. Вияснімо. Старт, вхід. А, і зараз всі ще клікають на старті, так? І всі входять до рзенду. Так, you all. 29E. Yes. A i też Michał, teraz mówimy im, gdzie mają działać, tak? Tak, teraz są wyprowadzani na dany rząd. Dlatego, że mamy wysuszone tylko 3 rzędy, to wszyscy na początek zbioru idą na te 3 rzędy, no i po godzinie czy po 2 godzinach będą przerzucani na swoje wczorajsze rzędy. Odprawiliśmy wszystkich do zbioru, Sergio już poszedł pierwsze kontrole zaprowadzić, mamy 2 nowe osoby, poszedł ich przyuczyć, wytłumaczyć, jak mają zbiór, są to Ukraińcy, dlatego lepiej jak Ukraińiec wytłumaczy. Później pójdę ja i wytłumaczę jeszcze raz. Tak, po polsku. Polską ręką chciałem powiedzieć. I mamy. Dobra, i sprawdzamy, ile zebrałem. Miało być 2 i... Miało być 2 kilogramy, mamy 1,3 kg. Czyli będzie... Na pierwszy raz. No, na pierwszy raz dzisiaj to jest... No bo zjadłem te 700. To jest wyrywkowa kontrola. Oczywiście nowe osoby kontrolujemy częściej. Wybrane osoby bardzo często. Pytane może być. Ajajaj. I jednak się trafiło. I co, się jest jakiś zeszycik, tak? Wy to zapisujecie? Ania zapisuje to w głowie. Aha. I pamięta. Patrzcie, czy pan na następny raz posłuchał mnie i nie przyniósł ogonek. O, ogonek wyrywamy. Nie było ogonka. A to jest kamienka.
No miękka, zgnita, no bo... Zgnita, ale zgnita. Ja ci sprawdzę, czy zgnita, poczekaj. Słodziutka. Teraz przechodzi to na dokładne wagi i Elaine teraz robi też dokładną kontrolę jakości plus waży. Aha, i tu już jest taka sklepowa waga, że tak powiem. Tu już jest sklepowa waga. 255, dobra. I to już idzie etykietka sklepowa? I to już idzie etykietka sklepowa dzisiaj. Okej, okay, czyli w jakimś markecie, w jakimś sklepie ktoś zje mój koszyczek borówek. Tak jest. Świetnie. To widzowie, szukajcie go w sklepach, w marketach, w warzywniakach i tym podobne, bo mój koszyczek jest już spakowany na sprzedaż. Czyli żeby nie było za dużo gadania, ja po prostu zbieram się do roboty, biorę swoje wiadereczko, idę popatrzeć, jak inni pracują. Oczywiście, znaczy, korzystać z pracy. Tak. Dobra, no to trzeba iść się zbierać, żeby... No to w drogę, to ja tak. Ciebie zostawiam, poznaj się ze zbieraczami. Dobra. I działaj. Za chwilę będę na kontroli jakości. Dobra, to idę działać. Dzień dobry wszystkim. Kurde, te to maluśkie są. Tamte mi się lepiej zbierało. Tamtych dużych to już bym zebrał 3 koszyki, a tych... Fajna robota dla młodych ludzi. W sumie jakbym był dzieckiem, to bym sobie mógł przyjść na takie poletko. Po 4-5 godzin pozbierać ileś kilo. Jak co 15 minut zbiera się ile? 2 kg. Musimy jeszcze przeliczyć, jaka jest stawka i będziemy wiedzieli, ile można w godzinę zarobić. W międzyczasie zbierania, bo mam już 3,5 koszyka zebranych, 3,5 wiadereczka, idę spytać Michała w ogóle, czy mi się to opłaca zbierać. Ile na tym się zarabia i jak wygląda ta praca na akord? Ile tak dziennie zbieracie kilogramów? 2-3 tony. 2-3 tony dziennie? Tak. To można szybko przeliczyć, ile jeden człowiek może zebrać, bo zbiera 100 osób około. Około 100 osób. Znaczy, jak jeżeli byłoby 100 osób, no to jestem tam w stanie 3,5 tony zebrać. Jest obrazowanie mojej sytuacji. Czy się obijałem, czy nie? Proszę zerknąć, panie kierowniku. No nie obijał się, aczkolwiek już widzę pierwszy faul, zobacz. Obrócimy. Nie da się obrócić, zostało zauważone. Zobacz. Aj. Aj, aj, very, very soft. A licząc na akord, to jakie to są stawki? Na akord my płacimy od 3,40 do 4 zł. Za kilo? Za kilogram. Czyli stawka około 20 zł za godzinę, jeśli się nie mylę. Jeśli szybko dobrze liczę. Jeżeli szybko dobrze liczysz, to... 25,32. Ania szybciej przeliczyła ode mnie. Ania oblicza każdego. Jeśli się zapamięta, to jeszcze każdego oblicza. Ania oblicza każdego, także mi nie chodzi o to, żeby ktoś jak najwięcej nazbierał. Nazbierał mi 300 kilo dziennie. Mi chodzi o... Najbardziej zależy na jakości. Mhm. To już wiem, za ile robię, to ile... bo tak zebrałem 3 wiaderka i mówię, kurczę, czy mi się to w ogóle opłaca? No i się... powiedz, jak długo zbierałeś? No niedługo właśnie, bo pracownicy widziałem wykwalifikowani, zebrali powiedzmy 6, a zebrałem 3,5, więc w tym czasie dobrze mi szło. Tak jest. To idę dozbierać więcej, bo wiem, że się opłaca. To idę jeszcze przeznaczyć na to 10 minut i zarobić kolejne pieniądze. Jak pracujecie z uśmiechem na twarzy, to chyba fajnie. I ludzie fajni są? Ty fajni. No to super. I Filipiny, i materiał kiedy będzie na YouTube? Za tydzień w czwartek będzie na kanale Do Roboty, można oglądać. I tyle. Byliśmy u Michała, dowiedzieliśmy się, jakie są stawki. Jakie? Jakie stawki? 3 zł za kilo. Dobrze powiedział? No chyba dobrze, jak tak powiem. No nie wiem, no to wy tu na stałe pracujecie na co dzień. Tutaj chce mi panie podkradać, czy co? Nie, ten mi rządzę. No możemy się podzielić. Nie. Ja mam dużo tutaj. Nie. Dalej, czemu? Nie no, w takim tempie to ja bym wiele nie zarobił. Ja bym miał 3,50, ale na godzinę. Uwaga, teraz chwila moja prawdy. Tutaj też nie muszę być... No bo to mi tak spadło i się zmiażdżyło właśnie. Przepraszam. Nie chciałem nabroić. Zgnita. Zgnita, no. Jedna. Ajajaj, bo ja tak hurtowo chciałem zbierać i... Zgnita? Niekoniecznie. No, dobra. Zgnita. Ajajaj. To będzie szczegółowa kontrola chyba. No to, ale w innych już tak nie ma. No nie. W innych już jest dobrze. Bo no to dobrze. Było pierwsze, bo ja tak nie wiedziałem jeszcze. Czas zobaczyć. Co też jest zgnite? Aj no. Ojej, wpadła sama. Z krzaka wpadła, bo to mi leżało pod krzakiem. Tak. To ja je chyba zabiorę do siebie. Za dużo odpadu. Ale to pan może ten koszyk podarować... Komuś, przesypać. Dziecina moje urodziny. A, masz urodziny? Tak, birthday. To musi najpierw je podliczyć.
Tak, może. 3,6, 3,6 kg. Nie, 3,6 kg, a 3,06 kg. No 3,06 kg, 0,6. Proszę, na urodziny koszyk. Wszystko... Happy birthday. Happy birthday, nazbierałem, proszę. Mamy gest. Resztę też komuś rozdał. Happy birthday też. Proszę. Ile tam ma? No 3,56, no to... No, pół kilo równe miałem. Od serca. Jest super urodziny? Urodziny, happy birthday, jest? Super. Jest, super. Later alligator, super. Widzicie, jak można robić ludziom dzień? Urodziny, czy tam poza urodzinami. Tu też super? Super? Tak. Super, pół kilo. Złoty 50. Daje ludziom szczęście i radość. Widzicie? Panie Michale, to jak mi poszło ogólnie, tak? Widziałem tutaj, ważyłem, patrzyłem, po Ani jeszcze kontrolowałem, było dobrze. Nie było się czego czepić. No to ale to po Ani. Po Ani, bo Ania już się wyczepiała. I te osoby, które tutaj pracują za granicy, to oni mają u was jakieś zakwaterowanie, czy jak tak, to wygląda? Tak, mieszkają u nas, bardzo fajne warunki mają mieszkaniowe. Czyli jest robota, jak widzicie, robota jest i dla młodych, i dla starszych, i dla różnych narodowości, no bo tutaj nie ma różnicy, kim jesteście i jaka płeć, i jaki wiek. Nie ma. Wiadomo, poniżej 18 roku z życia, czy tam za zgodą rodziców, czy z rodzicami, oczywiście też mogą takie osoby przyjechać. No to co, dziękuję ci, Michał, że mogę moim widzom po raz kolejny pokazać, jak wygląda zbiór borówki. Może akurat teraz ktoś się zainspiruje i taką borówkę będzie jeszcze do września chciał pozbierać. Czyli ty nie tylko jesteś takim kierownikiem ludzi tutaj i tego, co zbierają, ale takim całorocznym tych roślinek. Tak jest. Z pasji troszkę, widzę. To tak. Jest bardzo, bardzo mi się to podoba, to jest moje życie. To są moje dzieci. Słyszę o tym, jak o tym opowiadasz, to widzę, że tym się pasjonujesz nie tylko jako praca, to takich ludzi właśnie nam w robocie i na kanale do roboty potrzeba, więc jeśli macie jakieś inne pomysły prac, nie tylko sezonowych, jakie mam sprawdzić, to oczywiście piszcie w komentarzach, a ja ci, Michał, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Za to, że mogłem się tutaj pojawić. Wiadereczko borówek biorę do domu, dla moich dzieciaków będą na pewno bardzo zadowolone. Podsumowując ten odcinek, fajna praca i myślę, że fajna praca dla młodych, bo w czasie, nie wiem, wakacji można tutaj przyjechać i na akord popracować, czyli nikt nas nie goni, sami jesteśmy dla siebie szefem, bo ile zbierzemy, tyle zarobimy. Między 3,50 a 4 zł za kilogram, a jak słyszeliśmy, około 2 kg w 15 minut można zebrać, jeśli jesteśmy dobrzy, więc sami obliczcie, ile to można zarobić. Ania mówiła, że około 35 zł za godzinę. Pracując, nie wiem, 10 godzin dziennie, jest to ciężka praca, wiadomo, w słońcu i na dworze, ale te 300-350 zł dniówki można zebrać, więc polecam. A jeśli szukacie takiej pracy sezonowej lub innej pracy, oczywiście wchodźcie na serwisy OLX. W kategorii praca jest mnóstwo takich ogłoszeń. A ja jadę dalej.